Witam wszystkich serdecznie, ja jestem Werbel, a na tym filmie omówimy sobie oczywiście najnowszą bestię, która właśnie pojawiła się na serwerach testowych w AFK Arenie. Od razu mówię, że nie będę tłumaczył wszystkich nazw, bo niektóre później są tłumaczone przez nich całkowicie inaczej. Także nie będę tłumaczył na przykład nazwy, będę nazywał tę bestię Phantasmot po prostu. Także omówimy sobie podstawowe umiejętności, następnie treningi, no i w sumie to by było na tyle. Także tak jak widać, no nie zatrzymali się. Mamy już w tym momencie 10 bestii elitarnych i lecimy dalej, najwyraźniej. Pewnie będzie jeszcze dużo więcej w przyszłości, no ale już wam nie przedłużam, tylko zaczynamy. Nic nie jest przetłumaczone, więc będę tłumaczył po swojemu. Także mamy umiejętność o nazwie Gossamer Wings. No i po prostu przy zdobyciu tej bestii, od razu na poziomie 0, Phantasmot opanowuje, czy też opętuje, ja będę tutaj stosował słowo opętanie, sojuszniczego bohatera, który zadał największe obrażenia w trakcie walki. Kiedy opętany sojusznik zadaje obrażenia za pomocą swojego normalnego ataku, nakłada również na przeciwników debuff, czyli negatywny efekt o nazwie rozdarcie snu. Opętanie zabiera 125 punktów energii bestii na sekundę i będzie trwało tak długo, aż po prostu bestii nie skończy się ta energia bestii, albo opętanego sojusznika nie będzie się już dało nacelować, bo zdarzają się takie przypadki. Opętanie może potrwać maksymalnie 15 sekund. Kiedy sojuszniczy bohaterowie zadają obrażenia za pomocą swoich normalnych ataków, to Phantasmot dostaje dodatkową energię bestii. Na poziomie 6 zwiększa się ilość staków rozdarcia snu. Na początku był to jeden stak, na poziomie 6 są to 2 staki. Na poziomie 12 będą to na przykład już 3 staki, także wracamy już do poziomu 6. Kiedy na przeciwniku znajdą się 2 staki tego debuffa, rozdarcie snu, to obrażenia, które ten przeciwnik otrzyma z normalnych ataków, zwiększy się o 25%. Na poziomie 12 po raz kolejny właśnie zwiększa się ilość tych staków tego negatywnego efektu. No i kiedy przeciwnik będzie miał na sobie 3 takie staki, to 25% normalnych ataków, które otrzyma, będzie ignorowało całkowicie obronę, a dodatkowo ten przeciwnik zostanie uśpiony na 3 sekundy. Czyli bardzo fajnie, wszelkie uśpienia, wszelkie stuny w tej grze są naprawdę bardzo mocne według mnie. No i na poziomie 18, kiedy Phantasmot kończy opętanie, czyli po prostu jeżeli opętanie się już skończy, to rozrzuci jakieś tam łuski wokół celu prawdopodobnie, który był opętany, no i usunie wszelkie obniżenia ataku, które były obecnie na jego sojusznikach, czyli jeżeli jakikolwiek sojusznik w naszej drużynie będzie miał obniżenie ataków, to po prostu Phantasmot te wszystkie negatywne efekty usunie z wszystkich sojuszników, dodatkowo zada obrażenia od bestii wszystkim przeciwnikom i nałoży na nich ten negatywny efekt właśnie o nazwie rozdarcie snu. W ogóle ja to sobie tak nazwałem. Nie wiem, czy dokładnie tak to przetłumaczą. No i ten negatywny efekt będzie na nich przez 6 sekund. No i dodatkowo wszystkie efekty rozdarcia snu po tym, jak przeciwnik będzie miał na sobie 2 i 3 staki, będą zwiększone. I tutaj nie ma podane w jaki sposób. Prawdopodobnie te procenty po prostu będą większe. Tutaj mamy 25%, 25%, no i to uśpienie na 3 sekundy. Czyli podejrzewam, że po prostu będzie więcej procent i być może dłuższe uśpienie. Nie ma tutaj o tym żadnej informacji, tak jak już wspominałem. Trening podstawowy, który zostaje odblokowany na poziomie 3, zwiększa atak opętanego przez Phantasmota sojusznika o 15% i szybkość jego ataku o 25%. Bonus do ataku nie może przekroczyć 15% ataku Phantasmota. Jeżeli chodzi o trening średnio zaawansowany na poziomie 9, to normalne ataki sojusznika, który jest opętany przez Phantasmota, będą również zadawały dodatkowe obrażenia o wartości 12%, a dodatkowo zmniejszą statystykę o nazwie znikanie o 6 punktów na 5 sekund. Ten efekt może zostać zestakowany maksymalnie 2 razy, czyli można go nałożyć maksymalnie 2 razy w tym samym czasie. Jeżeli chodzi o statystykę znikanie, to jest to statystyka w pewnym sensie połączona z biegłością, czyli odpowiada za długość negatywnych efektów na danej postaci. Czyli jeżeli jakaś postać ma dużo punktów statystyki biegłości, to będzie narzucała dłuższe efekty właśnie negatywne na przeciwników. A znikanie, po prostu im więcej znikania posiada dana postać, no to wtedy szybciej będą znikały z tej postaci efekty negatywne. Tak mi się wydaje, no raczej ma to sens, zresztą można to sobie podejrzeć właśnie w statystykach jakiejkolwiek postaci. Trening zaawansowany, który będzie odblokowany na poziomie 15, to trzecie otrzymane przez przeciwnika obrażenia, przez sojusznika, który jest opętany przez Phantasmota. Phantasmot zada dodatkowe obrażenia o wartości 10% maksymalnego zdrowia celu.
czyli mamy obrażenia procentowe, jednak tak jak widać, one są dopiero na poziomie 15, więc będzie trzeba troszkę zainwestować. No mamy ten rezonans, więc jest teraz troszkę łatwiej, ale to i tak długa droga przed większością z nas według mnie. Te obrażenia nie mogą przekroczyć 10% zdrowia Fantasmota, zwykłego zdrowia, które obecnie posiada. Nie ma tutaj nic o maksymalnym zdrowiu. No i ten efekt może zostać aktywowany co 2,5 sekundy. Także nie wiem co sądzić, szczerze mówiąc, o tej bestii. Tak jak w przypadku innych bestii można było sobie bardzo szybko tak naprawdę wyrobić opinię. Skrzydlaty lew podejrzewaliśmy, że będzie bardzo dobry. No i okazało się, że jest bardzo dobry. Tak w przypadku Fantasmota, szczerze mówiąc, nie wiem, to uśpienie tak naprawdę może być dosyć mocne. Tylko że dany przeciwnik musiałby na sobie mieć 3 staki. Więc ja się na razie wstrzymam z opinią. Jeżeli już macie swoje wyrobione opinie, czy też przetestowaliście Fantasmota na serwerach testowych jakimś cudem, to oczywiście możecie zamieścić swoje opinie w komentarzach. Ja wam oczywiście bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmu, życzę wam miłego weekendu, no i do zobaczenia w kolejnych moich filmach.